jak planujesz młody jakąś fazę, no to oby. Dźwigamy te bagaże tak jak boje hotelowi. Każdy pewnie wie lepiej już od ciebie, co masz robić. Mam pod nogami kłody, a do tego strome schody. Życie to nie złote globy i nikt ci się nie ukłoni. Mój ziomek opierdolił papier, nie wie na czym stoi. Każdy stawiał na pomysł, ale potem darł kupony. Pisałem pierwsze strony obok błoni, zamku bony. A dziś jebane salony pokazują mi od kuchni. Wow. Chociaż się nie ubieram w próchnik. Ona w torebce kloi, trzyma uspawane lówki. Widziałem brudne spoty i miejscówki z widokówki. Widziałem ładnych ludzi, którzy robią brzydkie rzeczy. I ładne rzeczy, które robią brzydkich ludzi. Jak zaczynałem, to zamek jeszcze nie świecił. Więc nawet mnie nie próbujcie porównywać do tych tchórzy. Jacuzzi, dywaniki, narkotyki i szampany. Dziś piszę o mnie gala, czuję się jak nowy Dali. Jak to miało wyglądać? To miało być wprowadzenie zajebiste. Kurwa mać. Siemanko widzę. Ja pierdula, no nie, to inaczej miał wyglądać, cholipka, a spóźni się do nowej roboty, kurwa, zawsze się wyjebie, a, no cholera jasna, kurwa, niezły początek dnia, po kasę do chaty trzeba jechać, no nie tak to miał wyglądać, nie tak miał być początek tego dnia, chyba, że jeszcze zajrzę do Marcina, Marcin by z tym pomógł. Martin, ogarnąłbyś mi furkę, dałby radę coś z tym zrobić? No i cacy, jednak to jest ten dzień. Dzięki, Martin. Kurwa, że się do mechanika będę musiał jechać, ale twoje ręce to... Złote ręce motoryzacji, kurwa! Złote ręce motoryzacji! Jedziemy, czas zmienić robotę. Niestety z taksówki nie da się wyżyć, a potrzebujemy nasion, widzowie. Dlatego dzisiaj jest przebranżowienie. Wracamy na SAT. Odkryliśmy perpetuum mobile sprzedawania narkotyków, jako jedyni na wyspie. Otwieramy firmę. Więcej powie wam Kraszan. Właśnie, może Kraszan już jest. Ja nie mam numeru Kraszana. Logan wyszedł z puchy. Tak. Był Ester Egowy odcinek świąteczny. Siema, Logan. Co tam robisz? No wiesz co, no piorę właśnie kasę. Ty, a jak tam Live Invader? Wszystko okej? Wszystko gra po wczoraj? Tak, wszystko jest w porządku, wiesz? Okej, a kiedy będziesz wolny, byśmy się ustawili, pogadali w sprawie tego, bo ja będę na stadion jechał. Wiesz co, no ja jadę w tamtym kierunku, możemy się spotkać na sadzie. Dobra, to będę na sadzie około za 15 minut jakoś, to się będziemy zgadywać. Dobra, to do zobaczonka. Na gangstera trzeba się dzisiaj bujać. Tak jest. O, takiego bardziej pewnego gangstera. Nowy biznes jest, widzowie, koniec z napadami na bank, koniec z kiciem, koniec ze strzelaniną. Ze strzelaninami z policją. Jest taki czyściutki biznes jak igła. Idziemy się zatrudnić. Zatrudnić jako sadownik. Potrzebujemy dużej ilości nasion. Nasion, które pozwolą nam wyhodować dobrego kruszcu. Znaczy co ja pierdolę? Jacusia właśnie. Jesteśmy właśnie pod urzędem miasta. Ja mam odpowiednią papierologię, którą przedstawię tutaj zarządowi i będę się ubiegał o stanowisko sadownika, zbieracza jabłek. Witam serdecznie, Sztifa. Dzień dobry. Ja sprawię roboty. Witam serdecznie, byczku. Słuchaj, znalazłbyś się coś, jakiś wolny wakat u sadownika? Ja już miałem doświadczenie. Robiłem teraz na taksówce, robiłem też chwilę na tirach, ale potrzebuję się zatrudnić na sadowniku. Można powiedzieć, że kręci mnie ta robota. Dziękuję serdecznie. Trzeba tutaj odznaka sadownika i strój roboczy, proszę bardzo. O, dziękuję, już tutaj od państwa dostaję, świetnie. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Co tu się dzieje? Witam serdecznie, piękna garsonka. Piękne sukno, my lady. Co pan ma w tym kartonie? Proszę panią, ja zaczynam teraz pracę w sadownictwie. Jestem botanikiem. Idę właśnie, można powiedzieć, podlewać drzewa, sadzić, użyźniać glebę i takie tam, żeby owoce na twoim stole były coraz bardziej pyszne i zdrowe. Dziwko. Widzisz ten wóz ognisty? To mój. Bo aż się palę do roboty, rozumiesz? Palę się do roboty. Mam wypierdalać. Nic z tego. Zaniosę ten strój, jadę jeszcze po coś zjeść, do Lucky Plaka na jakieś śniadanie i do roboty na 8 godzin, kurwa. Zrywać pomarańcze, pompować banany. To jest moja chata, tutaj mieszkam. Znaczy, to jest chata Ediego, pomieszkuję u niego, dopóki nie wydajemy coś swojego. Eri! Eri! Pewnie w robocie na kurierce. Eri! Chłopaczyna wstaje od samego rana i zapierdala. Albo kradnie znowu fury. Dobra, magazyn, otwórz magazyn. Mamy tak, 4 koła brudnych, 6 koła czystych, ale patrzcie, 95 sztuk czystej kokainy. Znaczy prawie czystej. I jednego gieta. Trochę nasionek. Weźmiemy te nasiona wszystkie. Weźmiemy też te. Weźmiemy nożyczki. Przepraszam. Otwórz ekwipunek. Schowamy tą kokę, bo nam niepotrzebna na razie. Schowamy nieopodatkowane pieniądze, które wczoraj zarobiliśmy ze sprzedaży nielegalnych, kurwa, środków. I mamy tak, telefon, woda, tu i nasiono, nożyczki, okej. Okay. Aha, jeszcze gaśnica, która jest naładowana tym, przeciwzbrylaczem, kurwa, i tym, antystonkowym tym środkiem. That's go, papin. O, kurier.
Eri? A, dzień dobry. Dobry, uczęłam. Jest Edi w pracy dzisiaj? Bo on też na kurierce robi. Szczerze to nie widziałem, a trochę już jeżdżę. A, jasne, no pewnie, że tak. A słuchaj, nie chciałbyś może przypierdolić czegoś dobrego? Mam 70% kokainę. Nie, kraka nie walam. A, może też zapalić rudę Lantisa, bo zajebistego Jacka ostatnią sztukę mam. Na pewno chciałbyś sobie przy... No 120 dolców, ale chłopie, masz taką grudkę zajebistą, że to 2-3 jointy kręcisz zajebiste. Na pewno po robocie. Skoczę ci, dobra? Kurde, no może 5 dych bym dał. 5 dych za rudę Lantisa! Idź pan w chuj, że nie znasz kurwa na paleniu. Czego chcieć więcej? O pana ten Hot Wheel? Tak, to mój Hot Wheel. Ara frajerze. 5 dych za sztukę. Co za pojeb. Teraz wam pokażę rolniczy styl życia. Gosiu pierdoli za 5 dych rudę Lantisa chce kupować. Co on gada? Nie zna rynkowych cen i coś pierdoli. Nie mógłbym nawet tego sprzedać, bo to by zaniżyło cenę rynkową. Rozumiesz? To by uderzyło w rynek. W rynek narkotykowy Los Santos, a na to sobie nie możemy pozwolić. Jest ekonomia, są pewne ustalenia wśród sprzedawców. Dobra, teraz tak, potrzebuję coś zeżreć. Może do Lucky Plaka skoczę. Tu jest Lucky Plaka, ale zamknięty. A, dzwonił do mnie Kraszan. No siema, dzwoniłeś, ja już powoli jadę właśnie na no, tylko coś zjem. Ja jestem, czekam chyba. Dobra, niedługo będę. No, okej, okay, już. O, jest Lucky. Aż to czuję. A jeszcze dzisiaj nie waliłem po nosie, to czuję kurwa Lucky Plaka. Dzień dobry. O kurwa, przyjechałem. Dobry, klasycznie double cheeseburger i podwójna woda. Tak jest. Gotówką. Dziękuję pani bardzo, do widzenia. Szybę w dół trzeba uchylić. Zajebista foczka. Podaję Loganowi jedzonko, jednocześnie puszczając mu oczko. O, dzięki Fruzia. Do zobaczyska. Chyba spodobał się mój wóz. Dobra, zjem pod burdelem. Nick Korn. Co my tu mamy? Pyszny burgerek z rańca. Co to kurwa? Konfitura policyjna pod przykrywką. Jeszcze wodzianka? Okej. Szyby dół w Fireblade'zie. Nie no, to się trochę nie rymuje, gościu. Czy my po drodze znajdziemy stację? Znajdziemy stację po drodze, dobra. Będzie po drodze stacja. Coś mi się wydaje, że tu jest stacja. Albo tu jest stacja. W sumie też stacja jest koło sadu, okej. Okay. Jedziemy do sadu, prawie cały stan trzeba przejechać, tak? Cały stan San Andreas i hrabstwo Michigan. Trzeba objechać, żeby dojechać do sadu. Jeżdżamy z miasta. No, zachodzi słońce. Tu wam wszystko wam opowiem, jak pracuje się na sadowniku. Tutaj... Kurwo! Au! Ja pierdolę! O nie! Zajechał mi drogę, jebany! Bugspan. Cholipcia, ja pierdolę! Tranzystor cały do wyjebania. Da. Jebany. No to jest to. No kilometr od roboty się rozjebać. Już wkurwiony jest człowiek. No i już chuj. Już mnie wkurwił. Przepraszam. Kurka wodna, jest tu mechanik, ale drogi jak skurwysyn. Stary warsztat karmelowego Joe. Joey, jesteś? Karmelowy Joey się zna na furach. Siema! Słuchaj, zarybyś mi to wyklepał. Pojebany, 1200. Mogę tyle? Nie mam pieniędzy, ja pierdolę. Może Kraszan ma. Ile mi brakuje? Kurwa. Cholipcia. Siemano, Kraszan. No witam, dzień dobry. Dzień dobry, no nie taki dobry. Kurwa, zajechał mi jakiś ham drogę. Ja pierdolę. Kurwa, cały Fireblade do kasacji praktycznie. Ty nie miałbyś zajechać może stówki lub 200 dolarów, to bym sobie go naprawił tu u Joe'ego karmelowego. Tak, pewnie. Dzięki wielkie. Jak tam w ogóle biznes? Masz tutaj na farta. Słuchaj, wiesz co, no jest dzięki. Dobrze, jest dobrze. Dzięki. Okazało się, że wynik jest dobry, już się nawet zdjęci. Czekam teraz na upoważnienie od zarządu, wiesz? Aha. No i proszę ja ciebie, ono powinno być gdzieś koło, tak? No po południu dzisiaj, prawda? Kumam. Możemy zrobić jakieś spotkanie tam u ciebie na firmie. Tak, właśnie mam taki plan, chciałbym... Podzielimy się funkcjami, wiesz o co chodzi. No i nie wiem, jak się do tego ustosunkujesz, ale będzie nam potrzebny George. George ma być koło 16-17, z tego co wiem. Tak, jeszcze z nim nie tak, gadałem. Tak, się spotkamy, słuchaj, co? Czemu go tak dziwnie słyszę? Jasne. To dobra, no to widzimy się później. Jasne. Tam pojadę ogarniać, no i czekam na maila z upoważnieniem. Kumam. Salutu, wariaci w kontakcie. Dzięki, dwie stówy. Nie naprawić furkę. Dziwnie go było słychać, nie? Tak. Na początku naprawa. Karmelowy Joey. Siema, karmelowy Joey. Mam tą kasę, powinien teraz mi starczyć. Luki na to. Okej, naprawa silnika. Jasne. Poczekam w środku. Dzięki, byku. Na ciebie zawsze można liczyć. Jasne. Do zobaczenia. Zmarnowałem kupę kasę, ale teraz będę dbał o furkę. Będę dbał o nią. Zatankujemy jeszcze. Cholipcia. Dobra. Też nie do pełna, widzowie, no bo wiecie, no. Prawdziwy Petrohead tankuje pół baku, nie? Żeby tylko nie rozjebać teraz. Najważniejsze.
Okej, miejsce naszej roboty. Samochód garażowany to samochód o wyższej wartości, dlatego sobie go garażujemy tutaj. Tak, wyłączamy sobie wiesz, wszystko. Bagaj, wyciągamy karton. Bagaj, zamykamy. O, zachód słońca i cały pusty sad. Tu jest gdzieś szatnia. O, nie ma tu szatni? Co jest, kurwa? Przecież zawsze tu była szatnia. Cholipka, gdzie tu jest teraz szatnia? Nowy w robocie jestem. O, to musi być tutaj. Dzień dobry. O, szatnia. Kurwa, to jest szatnia? Przecież to wygląda jakieś koryto dla świni zajebanej. Co to jest? Będę pisał pismo, kurwa, o prawa pracownika. Co kurwa za maska? Okej, do roboty. Dobry, o, witam serdecznie, panienkę. Siemka. Do roboty, co? Pewka. Ty, może razem pozbieram owoce, bo szukam partnera akurat, pomocnika. Pewnie, chcesz jeździć jednym samochodem? Możemy jeździć jednym samochodem, nie ma problemu, maleńka. To wezmę furę, przygotuję, wyglancę ją i ty się przebierz. Dobra, okej. Jasne. No i cipeczkę jeszcze wyrywamy na starcie, widzowie. Pokczampy, czekoczampy, kurwa, serduszka maczecie, donaty po klocku wjeżdżają teraz, Mordzix. Siemano, dobry. Witam serdecznie. Dobry. Dobry. O, sad pęka w szwach. A i zaraz pęknie dupa. Żartowałem. Biorę Waltona. O, ale ma kuse gacie. Proszę bardzo. 100 zł. Zaczynamy tutaj od prawej, co? Co masz tam na liście? Mam pomarańcze jabłka dzisiaj zbierać, a ty? No, tak jak zawsze. Tak jak zawsze. Jak się w ogóle nazywasz, koleżanko? Angelina. Angelina. Logan Cappuccino. W sumie to mój pierwszy dzień tutaj. Zawsze byłem taksówkarzem, ale przebranżowiłem się. Czekaj, przypryskamy je trochę. Okej. Spokojnie. Przepraszam pana, muszę się trochę wycofać tym autem, bo nie można zbierać. Wycofać? Autem. Jasne, wycofam się, spokojnie. Dziękuję. Siwy skurwysyn chce ruchać moją świnię. Ale mu się coś pojebało. I silnik jakby pan szanowny mógł wyłączyć, bo tu na jabłka te opary lecą, dziękuję. Oczywiście, oczywiście. Skurwysyn, pierdolony botanik. Pewnie miał, kurwa, czwórkę z biologii w gimnazjum. Trzeba mnie wkurwiać. Będę miał go na oku. Na jednym oku, bo mam zakryte drugie. Kumacie, żart? Pryskam je, wiesz? Żeby nie było tych, kurwa, stonek. One wpierdalają tą korę i potem niszczą. Angelina. Widzę, że się trochę już znasz. Trochę się znam, wiesz, robię w botanice, interesuję się tym. Moja matka miała ogród z krokusami. Każdego kurwa ranka musiałem dbać o te krokusy, a najgorszy był początek wiosny, jak one się przebijały. No, to dobrze w sumie, że się znasz, bo ja na botanice nie mam żadnego pojęcia. Pomogę ci z twoimi pomarańczami i tymi jabłkami. I z twoim wielkim arbuzem. Też ci mogę pomóc, dziewko. A długo już pracujesz na sadzie? No, będzie za 2 tygodnie już. Ło, to doświadczona sadowniczka z ciebie. A powiedz mi, Angelina, ty jesteś z Los Santos, bo cię nigdy nie widziałem. Nie, przyjechałam właśnie jakieś 2-3 tygodnie temu. Okej. No wiesz, taka ładna dziewczyna to mi się od razu rzuciła w oczy. To w sumie chyba każda dziewczyna się rzuca w oczy. Jasne, tu w tym mieście tak. Ale jabłuszka. A ty długo jesteś już tutaj? Oj, nie pamiętam, kiedy przyjechałem. Lata już tu żyję. Ja przyjechałem, miałem 41, teraz mam 45, no to z 4 lata już tu gniję. Sporo się przez to też działo, no. Jabłka już mam całe. No to możemy siadać. No to spadamy, teraz trochę pomarańczy. To dość długo. Trochę długo, to się zrobiło dużo głupot niepotrzebnych, ale jak to się mówi, człowiek się uczy na błędach. Czas goi rany i takie tam inne filozoficzne pierdolenie. Słuchaj, ja nie robię tylko w botanice, jeśli chodzi o owoce, warzywa, czy tam inne gruszki, pietruszki. Robię coś więcej. Sadzę krzaki. Jestem geobotanikiem. Najlepszy w mieście i szukam nasion. Potrzebuję twojej pomocy, może masz jakieś nasionko? Nasiona. Ja dopiero dzisiaj zaczęłam pracę, więc... No to stary, raczej stara. Może uzbieramy coś we dwójkę i damy radę. Wiesz, bym chętnie odkupił od ciebie te nasiona. Wiesz, każdy byłby zadowolony. Owca cała i wilk syty, jak to mówią. Zależy od tego, ile będziesz w stanie zapłacić. Każdą cenę. A słuchaj, jak już pracujesz tutaj dość długo, nie widziałeś może na sadzie jakichś podejrzanych sytuacji? Często tu się pojawia... To są same podejrzane sytuacje. Znasz lemoniadowego Louiego? Goś kurwa ma gang porywaczy nasionek. Masz nasiono, to cię goś zawija. Lemonowy Lou! Chodzi w takim kurwa lemoniadowym płaszczu, w meloniku. Podjeżdża tu i jeśli masz nasiono, to cię zawija. Musisz uważać. Nie, twojego kolegi nie spotkałam, ale... To nie jest mój kolega, to jest mój największy wróg. Goś kurwa prawie chwieje całym kurwa rynkiem tym botanicznym. Rozumiesz? Zaniża ceny, sprzedaje, zamyka miejscówki, zakwasza gleby w okolicach. Nawet wiem, że miał kiedyś robić zamach na sad. Miał wyciąć, wykarczować całe drzewa. Gość jest niebezpieczny. Gość chce, kurde, wiesz, rządzić całym tym rynkiem. Ale czasem się tu kręcą inni podejrzane typy. Właściwie to przyjeżdżają tylko i czytają, pytają co chwilę o nasiona. Właściwie to jeszcze mi się nie zdarzyło przepracować też 2 czy 3 kursy, żeby ktoś nie podjechał.
A, widzisz. No bo im się nie chce pracować, wiesz, garniturki, oryginalne ciuszki, to on nie ma rąk do pracy. On tylko podejść, wziąć, zapłacić. Głównia żeria. Dobra, jedziemy teraz na lewo do Markusa Dziusikowicza. Przerobi nam tu na sok wszystko. Czyli można powiedzieć, że ty też jesteś zainteresowany, że tak powiem, tylko nasionami? Nie. Oczywiście jestem zainteresowany rozwojem ogrodu, bo powiem ci tak, im prężej się będzie ogród rozwijał, im będzie bardziej zadbany, tym więcej nam nasion da, tak? Ludzie nie dbają o Matkę Ziemię, dlatego Matka Ziemia nie chce wydać plonów. A jak zadbamy o Matkę Ziemię, podlewamy, będziemy chwaścić, kurwa, to pole, wtedy będzie więcej plonów, więc nie jestem zainteresowany tylko samymi w sobie nasionami, a całym tym procesem, żeby tu było bezpiecznie. Dbać o ogród trzeba. Opa. Czyli w sumie tak trochę z powołania. Trochę z powołania, wiesz, trochę z nasion, trochę z woli zarobku, takie tam. Ciężkie te paczki. Okej, mamy wszystko. A ty ile w ogóle masz lat, dziecino? 28. Wow, to już pierwsza wiosna ci minęła, co? Że tak można powiedzieć. Zresztą, co ja gadam, mam 45. Wszystkie najlepsze akcje już za mną. Teraz mi zostało tylko taszczenie tych owoców. Widzę, że umiesz do kobiety zagadać. Znaczy, bądźmy realistami, bądźmy szczerzy. A co to masz za tatuaż? Jesteś fanatyczką tatuaży? Fanką. Fanką? Mówię, cały rękaw? Kurwa, jakbyś z kryminału wyskoczyła. Mam nadzieję, że nie byłaś nigdy chyba w pierdlu, co? Ja jeszcze tam nie dotarłam. Jeszcze nie dotarłam? Czyli coś masz jakieś smaki na gangsterskie życie, co? Szczerze mówiąc, to nie. Nazwę cię Skuterowa Angie. Skuterowa Angie. Dobrze, nazwij mi Skuterowa Angie. Pst, tak między nami. Wolę dawać ludziom ksywki, niż gadać im po imieniu. Wszędzie wężą psy. Tak się składa, że do końca nie jestem czysty. Mam swoje za uszami i nie są to moje dredy. Czyli ty już, jak rozumiem, bywałeś. Bywałem, dziewczyno, ja tam prawie pół życia spędziłem, wychowałem się tam. Ja grypsujący jestem, kurwa, dostałem tyle grypsów od Mintusa, na celi to mnie wszyscy szanują, a na mieście to czapki z głów, ale wiesz, nie lubię się chwalić. Może powiedzieć, że jestem z tego gangsterskiego półświatka. Nie, że żebym chciał ci zaimponować tym, bo nie ma nic imponującego w byciu gangsterem i złym chłopcem, ale wiesz, nieraz się słyszało o mnie bad boy, nie? Nie, to nie. No to sobie kompana do pracy znalazłam. Tak, bo wiesz o co chodzi? Czarna kawa najlepiej smakuje z mlekiem. Czytaj między wierszami, wiesz o co chodzi? Żeby się wybielić, muszę być w otoczeniu ludzi, wiesz, eleganckich, legalnych, a to jeszcze takich pięknych jak ty. Dlatego idealny parter do pracy. Że mi się mylą te wozy. No, ja już mam 30 pomarańczków. A czy 40? No to siadamy. Siadamy. Czas na jabłka. A poza oczywiście jabłkowym szaleństwem i pomarańczowym, masz jeszcze jakieś hobby? Czym się interesujesz? Czym się może specjalizujesz? Jeszcze w tym mieście nie dałam rady sobie jakby. Okej, kumam, jasne. Fajniejszej fuszki. Wiesz, coś nie tam. Ma się to spieszyć. A lubisz w ogóle zbierać jabłka? Czy lubię zbierać jabłka? Aha. No, w pracy jak każda inna. Można się trochę poruszać, nie trzeba na siłownię chodzić. No tak, ale pracujemy z owocami Matki Ziemi. Nie pracujesz przy jakimś metalu, czy jakichś chemikaliach, tylko naturka. Tu trawka, tu drzewko, tu jabłuszko. No i też wspierasz lokalną gospodarkę, tak? Całe miasto czeka na świeże jabłka. I wielką dupę jak pomarańcze, ja bym cię zruchał, dziwko. Powiedziałem to w myślach, bo jestem dalej zboczeńcem. A, jabłka są super. A, dobrze, że szef czasem pozwala sobie zabrać. Tak, szef jest wyrozumiały, szef, tak, w ogóle to on, nie wiem czy byłaś u niego w biurze, to gość ma wszystko, jabłkowe cukierki, jabłkowe lizaki, kubki z jabłek, kurwa, no gościu jest fanatykiem jabłek, tak, wszystko miał z jabłek, się, ma nawet trofeum, kurwa, pierdolce. Tak, to jest jakiś jabłkowy, ma jakieś jabłkowe Eldorado. Ja szczerze mówiąc nie przepadam za jabłkami, wolę pomarańcze. Ja to lubię jabłka, pomarańcze, gruszki, arbuzy. Uwielbiam owoce. Ja. Najbardziej to lubię brzoskwinki, wiesz? Brzoskwinki to są moje ulubione owoce. Czekaj, jeszcze spryskam go, otrzym się malenia. Dobra. I następnego. Dobra. Mówisz, że pryska stonkę. Tak, stonki. Stonkę, tak. Zniszczą nas niedługo, wpierdolą nas żywcem. A panie chuj, nie robota to jest tutaj. Ty, nasiona mi wypadły! Wypadły mi nasiona i to w chuj! A jak spadł śnieg, to szef nawet nie dał jakichś cieplejszych ubrań. No pewnie, on ci kazał, ty, w gotkę gadać. I zamrożona jabłka ze sople zbierałem z drzewa. Pojebany gość. Mówisz, że to jest fanatyk jabłek. On kiedyś był suche drzewa, normalnie bez owoców, a chuj kazał wychodzić i szukać jabłek. Pestek, wariat. Dobra. W drogę. Jedziemy na początku na skup soku. Ojcie, kręca, przepraszam. Widzisz tą furkę po prawej? Ta czerwona? Mhm. To moja. Fireblade.
Pokażę ci potem, jak chodzi. Kurwa. Ognisty z przodu taki płomień namalowałem. Znaczy się namalowałem. Lubię cię, Angie, to ci powiem. Zajebałem tą furę. Zajebałem tą furę normalnie na San Jobs Avenue. Pod 17 mieszka taki aktorzyna bogaty. Z 15 samochodów ma. Dziwki, wszystko, koks. Zajebista chata, ciuchy. Pomyślałem, nie będzie aż tak dobrze. Buchnęłem mu tą furę z kilka dni temu. Jeszcze się nie pokapował. Nie boisz się, że cię, nie wiem, zgłosi to na przykład na komendę? Czego mam się bać? Dziewczyno, jestem rudy, kurwa i czarny. Ja już nie mam strachu. Nie ma strachu w tym życiu. No ale samochód trochę rzuca się w oczy, nie? No, rzuca się w oczy. Ale o to chodzi, żeby wiedzieli, kto jedzie. Płonie asfalt, nie że to chodzi. A ty kiedyś coś zajebałaś? Teraz motocykl. O, już mi się poda, już cię lubię. No, my tu z chłopakami mamy taką, wiesz, może taką, można powiedzieć, firmę, tak? Wypożyczającą samochody. Pożyczamy się na zawsze, wiesz, o co chodzi. Może byś chciał jakieś popracować w innej branży, nie? Nie byś to zabrzmiało, żebym cię namawiał, nie? Bo ja taki nie jestem. Ja jestem z normalnego domu, normalny chłopak jestem. Tylko jak mówię, widzę, że dziewczyna obrotna jesteś, inteligentna, ładna, to jakaś dziarka, czyli troszkę agresji w tobie drzemie, to byś może chciała dorobić na jakiś, wiesz. A kobieta to, wiesz, najciemniej pod latarnią szukać, to policja właśnie się w ogóle taką dziewczynę interesowała. Właśnie tak. Chcesz zajebać sobie po nosie? Mam kurwa dobrą koks. Nie, dziękuję. Sorry, muszę sobie rano pierdolnąć. Nie, no to pewnie, zrozumiałe. Jasne. Nie, no tak, wiesz, wujek ci gada takie trochę w żartach, nie? W żartach trochę gada, tak. To mówisz, że jaką tą robotę? W sumie to poszukuję. Już widzisz, Angie, widzę, że tutaj za paznokciami jest brud malutki, co? Czarny charakter się ujawnia. Mam robotę świetną dla ciebie. Nawet kilka robót bym znalazł. Tylko musielibyśmy pogadać. Pogadamy, pomyślimy. Znasz się w ogóle na otwieraniu zamków? Nie, ale mogę się wszystkiego nauczyć. A kogoś? Na przykład w szkole? Na jakiejś ustawce? Bitka była? Nie, ale w piaskownicy rzucałam piaskiem dzieci. O, no i to już jest jakieś CV, jakaś podstawa jest. Dobra, jest skup. Rzuć tego Malkowicza. Co to kurwa za gość zamienić? Dobra, wypakuj te soki, ja z nim zagadam. Malkowicz! To my z tymi sokami. Załadujemy ci to na tyły, dobra? Jasne, byczku, jasne. Dobra. Podjedziesz trochę do przodu? Oczywiście, nic się nie boję. Oj. Myślisz, jakie są teraz ceny na sokach? No, chyba niecałe 8 stówek. Proszę, przodem, ale nie, żeby się nie wywróciła mi tutaj i łok się nie pozdzierała. No, ładnie, dziękuję, Malkowicz. Ile dostałaś? Ja prawie $800. No, to taka stała cena chyba tej za skrzynkę. A co do nasion, to powiem ci, że ja troszkę znalazłem w tej skrzynce teraz. Przegrzebałem i 3 nasiona łącznie znalazłem. No, to całkiem nieźle jak na początek. No, a tobie ile tam padło? No nie udawaj przed wujkiem. Ile tam masz nasiona w kieszonce? Dwa mam. Dobrze. Chodź, zaraz przeszukam! Łapy do góry! Taki żart branżowy u nas. Sorry. Kochanie, nie wyglądasz na groźnego. Co? Nie wyglądasz na groźnego. Ten, nie wyglądam na groźnego. Co nam wiemy? Tak się składa, że w tej branży najgroźniejsi właśnie nie wyglądają na najgroźniejszych. Dziwka. Już jej nie lubię, kurwa. Nie, takiego, który mógłby mi zrobić krzywdę. Chyba, żebym się jakoś podpadła. A nie krzywdzę kobiet. Można powiedzieć, że kobiety to moja słabość. Każdy ma jakieś słabe punkty, nie? No. Ja ci kurwa nie wyglądasz na groźnego. Ja ci kurwa zrobię kocówę. Ci kurwa to dam groźnego. Rozumiem, że jakby zbierasz nasionka dla siebie. No. Tak. No jak mówię, no... Trochę przysiedziałem w tym botanicznym świecie, wiesz, geografia, biologia, rozrodczość, wiesz, komórek i tak dalej, się na tym znam troszkę. I można powiedzieć, tak między nami, mam tu takie prywatne poletko z bardzo żyzną glebą. No, wiem gdzie sadzić to i ówdzie. That's how papin. Dobra, sprzedajmy te owoce. A wracając do naszej rozmowy, potrzebowałbym kobiety reprezentatywnej do naszej branży. Kobiety, która potrafiłaby się wkręcić na przykład, wiesz... Między takie włości gangsterskie, która potrafi obserwować, która potrafi słuchać, ta, która potrafi robić swoją robotę. Właśnie te. Dobra, czas tu owoce posprzedawać. Raz. Przepraszam państwa najmocniej, państwo muszą być nowi w tej firmie. Ta. Tutaj się owoców nie sprzedaje tej starej babie, ona daje za nie 200 parę dolarów, góra 300. A pojedziesz pan, wyciśniesz to pan z powrotem i ma pan 700 z hakiem. To poważnie? Jest nieopłacalnie, tego się nie robi. Haha, Jezu, ludzie nowi w robocie, no. Myślę, że te owoce to można sprzedać. Widzisz, i tacy ludzie niszczą rynek, tylko, widzisz, on tylko by w sok inwestował. A co by babce trochę owoców dać? Może ma rację? Kiedyś obliczałam z kumplem, czy się to opłaca. Z kumplem? Kurwa. I może mieć rację. Czyli lepiej soki tylko robić, tak? Tak, bo robisz praktycznie
dwa razy więcej roboty, a dostajesz jakieś 50% mniej kasy. Okej, okay. No to co, to podejmujemy takie, taki plan, że tylko robimy soki, tak? No pewnie. Dobra, no to jedziemy. Po co tracić czas? Ty, ja wiesz, wiem, że prawka nie masz, a nie chciałbyś się poprowadzić? Tu mało policji stoi. Potrenowałabyś się coś, ja bym ci popatrzył się wszystko, czy dobrze robisz, czy biegi zmieniasz. No, możemy, dobra, możemy się zamienić. Dobra, to robimy tak, robimy kurs na sadownika teraz i od teraz prowadzisz ty, tak jest? Okej. Okay. Bo wujek się zmęczył trochę. Ale jesteś pewny? Nie boisz się? Maleją. Mówię ci, że tacy ludzie jak ja nie czują strachu. Bo ty mnie tu będę czuwał. A najlepsza lekcja jest taka, jak wypłyniesz na głęboką wodę, nie? Jak cię rzucą na głęboką wodę. A, tymi kruchotami trochę już pojeździłam, więc tutaj już się nie boję jeździć, ale w mieście to trochę inaczej. Okej, jesteśmy. Kurwa! Uważaj, jak jeździsz! Sorry, kurwa. Tutaj musisz uważać też na samochody, czasem się psują na drodze. Ten? Warto sobie zmienić samochód co 3-4 kursy. A szefu tak wymienia te pojazdy? Tak, nie ma problemu. No to dobrze. Wczoraj ktoś na przykład komuś się rozkaczył samochód w tunelu i trzeba było za każdym razem wymijać. Ojejciu, to blokada drogi rzeczywiście. To spokojnie, ja się znam akurat na furkach, to też potrafię coś, wiesz, przynaprawić, nie? Sporo ludzi dzisiaj na sadzie. No dziwne. Zawsze tyle tu osób jest? No, czasem jest więcej, czasem mniej, czasem pracuję sama, ale dzisiaj naprawdę tłumy. No wiesz, teraz też troszkę poświeciło słońce, to te jabłka dojrzały, te pomarańcze, to aż chce się łapać garściami i je zbierać, nie? A jak jest taka pogoda, to nawet przyjemniej się pracuje. No oczywiście, no ja zawsze w nocy wieczorkiem właśnie zbieram. Nie śląpi to słońce po czole. Ile mam już tych jabłek? Okej, 40 jabłek już, 40 kilo jabłek. Zarzucaj to. No i pokaż, jak śmigasz. Ja ci tu otworzę. Opa. Siadaj se, fotel se ustaw, fotel se przybliż, tak, lusterko se popraw, tak. Spokojnie, bo się uczy, nie wkurwiaj mnie! Spokojnie, żeś kurwa, gdzie ty jesteś? Spokojnie, zajedź mu na prawo. Spokojnie, na prawo teraz zajedź, spokojnie, tak jest. Bieg w dół, do tyłu teraz, R-kę tam. Cofaj, jeszcze masz miejsce. Stój! Dobrze. No i fajnie, dziewczyna. Teraz musisz zgasić furę. Co, jak z kuchni wychodzisz, piekarnika też nie gasisz? Zgasiłaś, dobra. Mi mieszkanie. A to czasem się zostawia na chodzie piekarnik, żeby jeszcze ogrzewał jedzenie. No i widzisz, zajebiście ci idzie. Pięknie. No kask Formuła 1 i zapierdalasz na torze niedługo. Tak to widzę. Tak, tylko do prawa jazdy najpierw trzeba zrobić. Trochę nie stać mnie na mandat za... Spokojnie, słuchaj. Tak się składa, że wiesz, znam urzędnika. Znam pewnych ludzi, nie? Wiem, że jestem zwykłym gościem, który zbiera teraz jabłka w podkoszulku, ale naprawdę, znam trochę ludzi, znam urzędników, byśmy się dogadali, coś byśmy załatwili. Zero szacunku do starszych, zero. Ten, co się przypierdolił. Ale to widzisz, stary, pewnie go, wiesz, plecy go bolą, to się wyżywa na ludziach. Czasem nie wiemy, co siedzi w środku drugiego człowieka i nie potrafimy go zrozumieć. A wystarczy się postawić tylko w jego sytuacji. Punkt widzenia znaczy od punktu siedzenia. Czy tam coś w tym stylu. Albo coś mu się stało w prywatnym życiu, dlatego teraz cierpi. Więc warto być wyrozumiałym. Albo jak to u nas, jechać od razu do spodu z frajerem, nie? Co będzie gadał? Przepraszam pana, witam serdecznie. Dobry. Czy panu się przypadkiem drzewa nie popierdoliły? Dlaczego? No to jest moje drzewo. Sam je sadziłem z moim ojcem. Tak? Tak, nie, żartuję, zbieraj. Ja myślałem, że to dla wspólnego celu pracujemy. Nie, jasne, że wspólnego, jasne. Wkurwiam, jak ktoś pachę podnosi, wiesz, jakiś chłop, nie? Ja zbieram te jabłka, chłop, kurwa, wiesz, łapy w górze i cały dzień pachę widzę obłożoną z kurwy syna. To mnie wkurwia, naprawdę. Popatrz na jego pachę, zobacz na jego pachę teraz. I niuchnij się. Zobaczymy, czy będziesz taka uśmiechnięta. Jaki tłok tutaj dzisiaj. Tak. Tłok straszny. Wszystkim się wzięło na pracę. Ale pomoż na pacha, ja pierdolę. Chciałaby dorobić jako transport, jak zapakowałbyś jej kilka jabłek do dupy. Hej! Dzięki za donata. Widziałaś? Nie wiem, czy ty miałeś tak na rozmowę o pracę, ale szefu na przykład podchodzi i każe trzymać ręce w górze, nie? Słuchaj tego. Chodź, powiem ci. Chodź, Andzia. Wsiądzie? Coś ci powiem, Andzia. Słuchaj, Andzia, nie miałeś tak na rozmowę o pracę, że... Szef ukazał ci na przykład trzymać ręce 2 minuty w górze? Nie spotkałam się z tym. O, jesteś dziewczyną, to dziewczyna ma ładną pachę, to nawet wiesz. A to słuchaj, jak ja bym na rozmowie o pracę, to nas po 8 ustawił kurwa pod rząd, nie? Kazał nam trzymać łapy w górze przez 2 minuty i chodził nam pachę oglądał, kurwa. Jednego chłopa wyjebał, bo miał kurwa pryszcza pod pachą, drugi miał owłosioną, drugi miał mało włosów, nie? Ale nie, wiem, że cię obrzydzam, przepraszam, ale serio. Szefu patrzy na pachy, nie? Jak jakiś frajer ma jakąś chujową pachę, to od razu na wylotce, nie? A ten gość za nami.
Ta pacha mi się od kopa nie podoba. O, nie podoba mi się. Odpierdolę go do szefa. Jedziemy.